Cześć, witajcie. Dziś jest niedziela, przepiękny dzień. W końcu po iluś dniach opadów, deszczów zawitało do nas dziś właśnie słońce i bardzo fajnie, bo jest niedziela i wybieram się na wycieczkę. Wycieczkę nie byle jaką, nie z byle kim. Nie z byle kim, ponieważ zimowe lato i mój brat jedziemy w stronę Styki z Holmur, w stronę Muzeum Rekinów. Czy jest otwarte? Nie wiem, ale jedziemy przejechać się i na pewno coś dla Was nagram. Jak to będzie dokładnie wyglądało, nie wiem, dlatego że ja będę trochę prowadzić samochód. Także coś na pewno zobaczycie. Może będę musiała wyciąć później nasze gadanie, a wstawię muzykę. Zobaczymy po prostu, nic nie wiem, jak będzie wyglądało. Ważne jest to, że jest przepiękny dzień, w końcu wyszło do nas słońce i tak, było naprawdę sporo pochmurnych dni, sporo deszczowych dni. Ja się czuję taka już zmęczona, słuchajcie, że w sobotę pojechałam w jedno miejsce, umyłam sobie samochód i zakwasów dostałam, także wiecie, no po prostu jest porażka, jeśli chodzi o to zasiedzenie się w tej chwili. No ale już mamy coraz bliżej w stronę lata, coraz dłuższe dni się robią i na Islandii w tej chwili bardzo przybywa nam dnia. Już około 20 wieczorem robi się ciemno, rano niestety nie wiem. No ale jeszcze w nocy Wam powiem, mamy atrakcje w postaci, na przykład dzisiaj były chyba 3 wstrząsy, które mnie obudziły. Wulkan jeszcze nie wybuchł, on dosłownie się rodzi jak w wielkich, ciężkich bólach porodowych i nie może się ta lawa jakoś wydobyć. Były dni, że bardzo śmierdziało siarką, znaczy bardzo, nie wszyscy ją wyczuwali, ja akurat wyczuwałam siarkę w powietrzu w nocy, w dzień jak wyszłam kiedyś sobie z domu. Także wiecie, coś się na pewno dzieje, na pewno lawa będzie i nie będzie to taki straszny wulkan, który po prostu tutaj sparaliżuje nam ruch lotniczy, aczkolwiek prawdopodobnie zaleje główną drogę, która jest z Reykjaviku do Keflaviku na lotnisko. Być może lotnisko zostanie zamknięte ze względu na przepisy wulkaniczne tutaj różnego rodzaju, także my tu na Islandii trochę to w ten sposób poczujemy, ale wiecie, turystyka jakby siadła, więc za dużo to nie zrobi, znaczy zrobi problem, ale nie będzie to taki problem, jak był największy ruch turystyczny i po prostu bardzo, bardzo dużo ludzi tu przyjeżdżało. O, ale jasno, aż zielono mi się w oczach zrobiło, dosłownie tak się z tych ciemności wyjeżdża, to aż się zielono zrobiło. No dobrze, słuchajcie, ja będę kończyć i będę kończyć na tę chwilę, ponieważ właśnie zaraz podjeżdżam po zimowe lato i mojego brata i jedziemy i zobaczymy co dalej. Zobaczcie, jedziemy sobie, przepiękny wodospad i śnieg i po prostu jest wspaniale. Przepiękna pogoda.
O, Wenus tu nagrywa dla Was. Cudowny widok. Jesteśmy w tej chwili na plaży, słuchajcie, i jedziemy do naszego Muzeum Rekinów, ale coś się zapowiada, że dziś nie dojedziemy, dlatego że po prostu pojechaliśmy sobie inną drogą. Jestem w miejscu, w którym już kiedyś byliśmy, zobaczcie. Wspaniałe miejsce, piękne fale, plaża. Oczywiście plaża, na której się raczej nie poopalamy, bo jest za zimno. Ale no nie będzie widać, ta kamera nie nagrywa za dobrze, ale tam stoją, leżą, wygrzewają się na słońcu dwie foczki się wygrzewają. Przepiękne fale. Zobaczcie, ile tutaj jest glonów, wodorostów, może nie glonów, i kamienie, które zupełnie niebieskie są. Dlaczego one są niebieskie? To jest dobre pytanie, wyglądają jakby niebieskie były. Bardzo ciekawy widok, pachnie tutaj morzem. Tam na górach widać chmury. I jak widzicie, my, cała plaża dla nas. I nie wiem, jak to Wam pokazać, ale tam właśnie, o tam są. O tam. Trzy, nawet trzecia tam głowa jest, pływa. No ale mówię, ta kamera niestety nie robi zbliżenia. Także podejdę, ile się uda. Wspaniałe miejsce. Super jest. Zobaczcie, siedzą raz, dwa, trzy, cztery, pięć ich tutaj jest, siedzą na tych kamieniach. Nie wiem, czy je widać, ale fajnie grzeją się. I fale są. O. Tak, właśnie dźwięki tutaj różne, ciekawe są. O, coś, ludzie przyszli sobie na wycieczkę, a my? No już jedziemy dalej w jakieś inne ciekawe miejsce. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, które nazywa się Budir, i tu znajduje się taki kościół, który jest, słuchajcie, jednym z najbardziej znanych kościołów islandzkich, jeżeli ktoś chce wziąć ślub. I bardzo dużo par tu przyjeżdża, tu jest hotel, można zrobić imprezę. Tam w oddali widać wodospad. Przepiękne chmury, no dzisiaj po prostu jest cudownie. My będziemy się później wbijać tam pod górę, do góry. Wspaniały widok na ocean. Jak widzicie, pogoda jest, podkreślam to, dzisiaj jest po prostu super na wycieczkę, także udana wycieczka jest dziś. Tu też jest cmentarz przykościelny. I tak, tak to właśnie wygląda, widzicie. Takie fajne miejsca są, gdzie właśnie na Islandii można zwiedzać, i my to widzicie, 1847 rok, a ja tu już byłam parokrotnie i no tak to właśnie wygląda, że Islandia jest małym krajem, często się jeździ w te same miejsca, to samo się ogląda, ale jest też dużo miejsc, których się nie było, nie będzie, bo po prostu nie da rady, tyle jest pięknych miejsc do zwiedzania na Islandii, naprawdę jest to zwiedzać. Tak, i jedziemy dalej. Za mną w tle widzicie górę Kirkjufell. I jesteśmy w bardzo malowniczym krajobrazie w tej chwili. Świetnie tutaj wygląda to wszystko. Góra bardzo znana. Na wielu obrazach jest miejsce, że tak powiem, top 10 do zwiedzenia na Islandii. I jeśli wykupicie wycieczkę, to na bank zawiozą Was, przywiozą Was w to piękne miejsce nad wodospad i nad tą górę.
widzicie widok wspaniały, ja idę na dół. Zobaczę, co wspaniałego tam widać. Bardzo ładnie jest, trzeba iść, korzystać. Pierwsze promienie słoneczka są w końcu. Dźwięki wydobywające się z wodospadu są dla ucha jak muzyka. Naprawdę jest to bardzo przyjemne, relaksujące. I mam nadzieję, że teraz też się zrelaksujecie trochę oglądając, chociaż nie mogąc tu przyjechać, ale obejrzeć zawsze można nasze widoki. Trochę idę i się drę, bo ja nie wiem, czy mnie słychać dobrze, bo szum jest, jest szum wody. Zimowe lato, widzicie, zbiegł na sam dół, robi zdjęcia. Tutaj jakby ciocia nie miała zdjęć, to na pewno zimowe lato będzie miał dla cioci zdjęcia. Trzeba iść właśnie ostrożnie, powoli. I doszłam na sam dół. Jak widzicie, góry mają jeszcze śnieg. Są ośnieżone, jest chłodno. Cześć. Hej, no. Są jeszcze ośnieżone, gdyż u góry jest zimno. Mamy plus 4 stopnie dziś. Także jest przyjemnie. Bardzo przyjemnie. I Kirkjufell teraz jest brązowa, latem będzie zielona. I czysta, krystaliczna woda z lodowca. Niedaleko mamy lodowiec Snæfellsjökull, który ja widzę z okna. I tu mamy niedaleko miejscowość Grundarfjörður. I sobie jedziemy i tak zwiedzamy do Muzeum Rekinów. Pewnie dojedziemy, ale będzie zamknięte, więc zobaczymy, co z zewnątrz nagramy dla was, bo za godzinę zamykają muzeum, także nie wyrobimy się, nie ma takiej opcji. Ale to nie to najważniejsze. Najważniejsze jest po prostu wyjechać i dobrze się bawić, dobrze się czuć, miło spędzić czas. Siedzimy w samochodzie, czekamy, robimy zdjęcia, robimy filmy, malujemy obrazki, tak, różne rzeczy. A my jesteśmy w tej chwili, słuchajcie, w porcie w Stykkishólmur. Tutaj są różne stateczki, bociki, na których łowią rybę dla na przykład fabryki rybnej.
takie małe bociki, tak, dla nas. Znaczy nie dla mnie, stoją statki, przepiękny widok jest, sami widzicie, jest cudownie, cudowna pogoda, ale też mamy widok na stary statek, na stary wrak statku, który tam stoi, słychać drona, ale jest przepięknie. I my sobie tak jeszcze posiedzimy chwilę, ja nie wysiadam z samochodu, gdyż wiecie, ciocia Wenus jest dość mocno taka... Jakby to powiedzieć, no dziecko jest w samochodzie i jesteśmy w porcie, więc ja wolę siedzieć w samochodzie, nigdy nie wierzę w samochodowi, może być 100% sprawny, ale wiecie, różnie to bywa i ciocia Wenus tu jest, wita was w kamerze i w lusterku, poopalam się trochę, no wspaniale jest, wspaniale, o tak, tak, okno mi maluje zimowe lato. Zobaczcie, zimowe lato. Tak, maluje cioci okno. Dobrze, że tych kredek nie kupiliśmy do malowania. Słuchajcie, specjalne kredki są do malowania okna szyb. W A4, jeżeli ktoś by chciał, można kupić, ale ja się nie zdecydowałam na te kredki z oczywistej przyczyny. Nie chce mi się myć szyb. No, my jedziemy jeszcze sobie, zrobimy rundkę po styki z Kolmur, zobaczymy co. I zatrzymamy się w tam, gdzie jest Muzeum Rekinów, ale ono jest zamknięte w tej chwili. Ono nie jest w styki z Kolmur, ja myślałam, jest w samej miejscowości styki z Kolmur. Ono jest właśnie troszeczkę dalej. No, ale cel podróży jest właśnie jeszcze tam się zatrzymać i do domu wracamy. Jestem zmęczona. Ja też. Też zmęczony, wszyscy jesteśmy już trochę zmęczeni, także była przepiękna wycieczka. Jedziemy dalej. Jesteśmy w styku z Kolmur i jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście, bo wiem, że większość z was oglądała nasz film, jeden z wielu z podróży dookoła Islandii, pierwszy film z drogi na Westfjord, a tam mówiłam o promie, który nazywa się Baldur. Baldur, styku z Kolmur. I właśnie tu w tym porcie, tylko nie wiemy dokładnie, ja nie wiem gdzie, ale gdzieś tu w tym porcie ten Baldur styki z Holmur odpływa i można go właśnie tam znaleźć w tym porcie, który wam pokazywałam w filmiku, jak jechaliśmy na Westfjord. Jestem w miejscu, w którym przypływa prom Baldur styki z Holmur. Baldur prom nazywa się Baldur i wypływa z miasta styki z Holmur. Możemy to zobaczyć tutaj na tablicy. Jest właśnie Ferry Baldur, a po drugiej stronie tablicy mamy dobrej podróży, Goda Ferd. Zobaczcie, nie wiem czy widać, tam takie halo słońca jest. Bardzo ciekawy widok. Odbicie. Nie ma żadnej tęczy ani nic, a tu jest takie właśnie tego okręgu słońca. Piękne, wygląda właśnie tak jak tęcza, ale to nie jest chyba tęcza, to jest halo, efekt halo, czyli podwójnego odbicia słońca. Jak widzicie, słońce jest o tu. Piękna rzecz. Dziecko znalazło trochę śniegu, tak, i jest radość. No. Widzicie, na Islandii też za bardzo nie ma śniegu i trzeba się cieszyć z tego, co jest. Idziemy po schodach do góry, na górę i będziemy podziwiać ten piękny widok tu na styki z Kolmur, na panoramę portu. A teraz trzeba wejść. No, szybciutko. Przystanek. Weszliśmy na górkę. Bardzo ładnie widać miasto. I jeszcze idziemy dalej pod latarnię. Zobaczcie, jaki piękny widok. Jesteśmy dość wysoko. Przepięknie widać tutaj całą panoramę. Zwłaszcza te takie powulkaniczne małe wysepki. Bardzo ładnie to wygląda. Jest zimno, para z buzi jest. Piękna latarnia morska. W tamtą stronę mamy Grenlandię.
Tutaj mamy góry, które są, gdzie jest miejscowość Budaldalur, także z Reykjaviku jedziemy tam, z tamtej strony. Tu mamy właśnie to Budaldalur, taki cypelek też jest. A tam dalej widać już góry, widać Westfjord, tam gdzie jest Patreksfjordur. O, ptactwo słychać. Widzicie, jest przepiękna pogoda. Wspaniale widać styki z Holmur i tą chmurę, tą mgłę, bo wam powiem, że jest to taka chmura, bo padało bardzo dużo deszczu ostatnio i dziś jest tak cieplej było, naprawdę było przepięknie, już teraz jest chłodniej, ale to są takie chmury, które właśnie niosą ze sobą parę. Też przepięknie widać halo od słońca, widzicie? Taki łuk jest. Mam nadzieję, że ta kamera to nagra. A my jeszcze idziemy się kawałeczek tu przejść na dół, zobaczyć co jest. Nigdy tu nie byłam, tak idę sobie więc pozwiedzać, popodziwiać. Idziemy tak właśnie i zimowe lato się trochę, bo on nie rozumie, trochę się nam nie słucha, podchodzi bardzo tu do tych klifów. I właśnie do takiej konkluzji doszliśmy, że w Polsce ktoś może nam coś zrobić, a na Islandii możemy sobie sami coś zrobić. Także tu trzeba bardzo uważać, widzicie, klify są ostre. Jeden moment, ziemia, niech się jakaś dziura jest tu w tej trawie, bo tak czasami właśnie jest. Można nogę skręcić, można polecieć i no niestety, ale ta woda nie jest tu płytka, ona jest bardzo głęboka. No i to się skończy tragicznie, jeżeli po prostu by się tak zdarzyło. Słuchajcie kochani, dojechaliśmy, tutaj jest Muzeum Rekina. Tutaj jest Muzeum Rekina, tutaj widać suszarnię tego rekina. W powietrzu nie unosi się zapach rekina, także to jest wszystko fajnie pochowane, bo rekin ma swój specyficzny aromat. I powiem wam tyle, że trzeba będzie jeszcze raz tu przyjechać, gdyż muzeum jest w tej chwili zamknięte. Do godziny 16 było otwarte i zimowe lato idzie zobaczyć sam przez szybę, co tam widać, ale widzicie, myśleliśmy, że będzie coś na dworze, ale nic nie ma na dworze. Za wyjątkiem tam jakieś kości leżą, ale no tak. Także ja się z wami żegnam. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, dziękuję za lajki. Pozdrawiamy was z miłej, fajnej wycieczki i zapraszamy na kolejne filmiki. Zapraszamy, ja zapraszam głównie. Na razie, trzymajcie się, cześć. Latarnia morska. Zobaczcie, latarnia morska i piękna lampa w środku. Na pewno świeci się, jak jest ciemno. Zobaczcie, jaki piękny widok. Tu mamy właśnie część Islandii, jedziemy sobie i tam mamy Budaldalur i te wszystkie inne miejscowości. A tam już widać Westfjord. Tam widać Westfjord. Także jesteśmy właśnie w tej części Islandii. W tym kierunku mamy Grenlandię. Wspaniały widok, pięknie jest. Bardzo wysoko. Halo, proszę pana. Nie podchodzimy nigdzie do żadnych zboczeń tutaj. Zboczeń. Z tych. A skarb. Chodzi mi o zboczenie w sensie z, no, że z, o Jezu, już nie wiem co gadam. Że z, no, zboczeń. Jako zboczenie tej drogi. No jak to się mówi po polsku? Czy dać ci klucz? Widzicie, taką gafę językową Wenus walnęła w tej chwili. Klucz? Widzisz, nie mam klucza do tego. Ale może ci się uda twoim? Może mi się uda moim, raczej nie, ale bo to jest klucz, żeby się nie otwierało. Nieważne jaki wyraz dzisiaj padł zboczony, w każdym razie. A tutaj mamy przepiękny widok i muszę się nim zachwycić. A latarnia całkiem fajnie wygląda.